Witajcie, zaczynamy kolejny podcast, czyli Wojtek Erdyś, Bartek Foszer, a naszym gościem Marek Buklarewicz, który jest partnerem zarządzającym w agencji Sport Brokers. A dzisiaj rozmawiamy o marketingu sportowym. Może zacznijmy od tego, czym jest Sport Brokers. Dzień dobry, nie wiem, czy to jest stała praktyka, ale na pewno ładnie się przywitać. Sport Brokers jest dość nowym pewnie w skali całego rynku podmiotem. Można to nazwać trochę butikowym domem mediowym, natomiast nie jesteśmy stricte domem mediowym, bo w wąskiej specjalizacji, w którą jednak staramy się wbić, sport jest szeroką dziedziną, ale na rynku agencyjnym jest to raczej mniejsza agencja. Staramy się specjalizować raczej, więc można nazwać to agencją marketingu sportowego, natomiast jest to komplementarny podmiot, bardzo skomplikowane słowo, do Arskomu, z którego się wywodzimy. Arskom już istnieje wiele lat i jest na rynku, i dalej jest na rynku od strategii PR-u, szerszych działań dla klientów. My natomiast skupiamy się na content i influencer marketingu, jak Wojtek dobrze wie, dość popularnym trendzie obecnie, i też widzieliśmy taką potrzebę rynku, żeby trochę naszą strukturę uprościć, więc raczej szliśmy w nowe specjalizujące się spółki niż rozszerzać jeden podmiot Arskomowy. I tak, i oferujemy taką usługę, która może być zarówno narzędziem dla domów mediowych i klientów, jak i miejscem, w którym weźmiemy, krótko mówiąc, brief na warsztat i zaplanujemy. Czyli pokrótce łączycie influencerów sportowych z marką. Tak jest. Influencerów sportowych i media sportowe. Jakich macie influencerów u siebie? Influencerów, oczywiście influencerów / ambasadorów, bo to pewnie zależy też od skali kampanii. Są to zarówno sportowcy, głównie na naszym polskim rynku są to piłkarze, czyli piłkarze lub byli piłkarze. Natomiast nad tym pracujemy jeszcze, do tego pewnie przejdę. Grzegorz Krychowiak przede wszystkim, Jerzy Dudek. No i szeroka gama influencerów w postaci dziennikarzy lub byłych piłkarzy, byłych sportowców. Sebastian Mila wpada tu w obie działki. Michał Pol. Współpracujemy z Mateuszem Borkiem. On jakby nie ma bezpośrednio swojej agencji. Mamy z nim porozumienie, że możemy go ofertować. Krzysztof Stanowski razem z grupą Weszło, którą też reprezentujemy na wyłączność. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o dziennikarzy lub sportowców, no może sportowców, to pewnie są sportowcy jak Robert Lewandowski, który ma swoją agencję, ale jeżeli chodzi o dziennikarzy lub postaci mediów sportowych, no to współpracujemy trochę z każdym. Mamy takie grono jakby na wyłączność czy bliższej współpracy, które po prostu ofertujemy w pierwszej kolejności, bo wierzymy, że mają największy potencjał dla klientów. A czy waszą rolą jest łączenie biznesu z influencerami? Czy waszą rolą też jest pomaganie tym influencerom, zarządzania tą swoją, powiedzmy, wartością w postaci kont społecznościowych, w postaci wizerunku? Fajnie, że nawet sam to podprowadziłeś, bo nie wychodzi to ode mnie. Obie te role. Natomiast ta pierwsza to trochę wręcz jest misją naszej firmy, bo staramy się połączyć sport, biznes i media, czyli jakby wszystkie te światy. Trochę, no już górnolotnie nazywając, być takim centrum sportu dla rynku. Oczywiście jakby jest ileś podmiotów, duże domy mediowe i tak dalej, które też oferują tą usługę sportową, natomiast krótko rzecz ujmując, gdyby klient nie wiedział, co zrobić, a chciał zaangażować się w sport, chciałbym, żeby trafił w takie jedno miejsce, którym jest Sport Brokers, którym właściwie Sport Brokers budujemy, żeby było, i żeby dostał w tym jednym miejscu jakby zaspokojenie swoich potrzeb. Czyli jesteśmy dla biznesu oferując im usługę w postaci czy to kampanii, czy wykorzystania po prostu kanałów influencerów lub ich wizerunku, ale też w drugą stronę staramy się wspierać tych influencerów w budowaniu tej marki. No jakby nie chcę nazywać tego bardzo szeroko, bo nie jesteśmy od budowania ich marki sensu stricto, czyli jakby pełnej, bo nie wiem, Grzegorz Krychowiak ma i menedżera sportowego, no i Grzegorzowi Krychowiakowi nie powiemy nagle, żeby stał się zupełnie kimś innym. Raczej możemy go wspomagać w tych małych krokach pod kątem reklamowym, marketingowym, jak może tam. Ja bym macie trochę taki złoty interes. Dlaczego? Od razu wam powiem, tak trochę rozmawiam o tym z Bartkiem, bo wiecie, influencerami jest różnie. Są insta modelki, są lifestyle, technologia. Wy macie influencerów sportowych. W podzielonej Polsce, bo niestety mamy Polskę podzieloną. Komu Polak, który tam, nie wiem, głosuje na lewą czy tam na prawą, komu zawsze kibicuje we wtorek o 20, tak? No, naszym piłkarzom, co nie? I nieważne, czy jest takim Polakiem, czy z Polski A, czy z Polski B, czy z Polski Z, piłkarze, czy tam jakikolwiek inny sportowiec, sportowcy
to są tacy, no, kury znoszące złotwieja, co nie? Chciałbym, żeby tak było i wierzę w to. Mamy rok 2020, rok sportu, więc liczę, że to się zaraz rozwiąże. Ale tak, znaczy tu trochę wracając do początku i tego, co mówiliśmy, że jesteśmy z jednej strony trochę butikowi, czyli wyspecjalizowani, bo ograniczamy się do sportu. Natomiast sport jest bardzo szeroką dziedziną i faktycznie łączy Polaków, jak pokazują badania Nielsena, czy pewnie dowolnego ośrodka badawczego. 8 na 10, w 2018 roku 8 na 10 wydarzeń najlepiej oglądanych programów w telewizji to wydarzenia sportowe. Okay. Nie chcę skłamać, ale tam chyba Rolnik Szuka Żony, jakiś odcinek był jeszcze jeden gdzieś pod koniec i M jak miłość. Zresztą to są wydarzenia sportowe. Oczywiście głównie macie piłkarskie, dlatego mówię, że też trochę jesteśmy piłkocentryczni, ale staramy się to zmienić i szczerze lada moment ogłosimy 2-3 współprace z innymi sportowcami, żeby trochę poszerzyć portfolio, mamy rok olimpijski. I tutaj moje pytanie, który sport poza piłką nożną tak najbardziej... No to też wynika bezpośrednio nawet z ratingów oglądalności i z tego, co żre. No, jak sami byście strzelali, to traficie wszystkie, bo i skoki narciarskie są, i siatkówka. Właśnie. Trochę zjeżdżamy do tego, w czym mamy sukcesy. Znaczy zawsze lekko atletyka przy jak myślimy sobie Igrzyska Olimpijskie, to myślę, że większość Polaków wymieni postaci, które, no przynajmniej ponad połowa z nich to lekko atleci, bo w tym mieliśmy zawsze sukcesy i zawsze byliśmy tak kojarzeni. Zresztą bardzo dużo tych dyscyplin lekkoatletycznych jest na Igrzyskach, ale no, te sukcesy ciągną trochę zainteresowanie, także marketingowe. Są praktycy biznesu, którzy mówią, że nie, że ten sukces jakby wiele nie zmienia w postaci nie wiem, w kwestii reklamowania i marketingu tej postaci. Natomiast no, nie wierzę, że Polacy aż tak bardzo zwariowaliby na punkcie skoków narciarskich, gdyby nie Adam Małysz. Są jakieś sporty typu tenis, które zawsze są popularne, także nie wiem, u kibiców, ale no, sukces zdecydowanie wspiera ich dalej. Mamy trochę tych, tych sportów, które możemy wykorzystać, natomiast piłka nożna jest wiodącym. No tak, no bo też wydaje mi się, że się ze mną zgodzisz, że piłka nożna dlatego, bo są tam największe pieniądze oczywiście. Tak. Natomiast ta lekkoatletyka jest ciekawa, bo generalnie mamy ogromne sukcesy w lekkoatletyce, natomiast jeżeli byśmy porównali kontrakty reklamowe lekkoatletów i piłkarzy, no to kontrakty reklamowe lekkoatletów są dużo niższe. Przede wszystkim przy lekkoatletyce ta ekspozycja jest dużo mniejsza, bo piłkarze grają co tydzień, kibice globalnie interesują się tymi piłkarzami z dnia na dzień właściwie i nie wiem, piłkarze tak tacy jak Grzegorz Krychowiak mają swoich fanów w Polsce, ale też w miejscach, w których grali w Hiszpanii, będąc kapitanem Sewilli, Grzegorz też zdobył i widzieliśmy to po jego mediach społecznościowych, sporą rzeszę fanów. Nasi piłkarze we Włoszech też mają bardzo, tak jak Krzysiek Piątek, fanów włoskich. Wy macie teraz trochę antyfanów. No, myślę, że to jak wszystko przy sukcesach, bo Piątek przestał strzelać, więc myślę, że... I to już tak. Powoduje, że co mam antyfani? Tak, no ale tak szybko jak urósł, bo akurat Krzysiek Piątek bardzo szybko, jego wartość marketingowa wzrosła. To pokazuje, jak popularna jest piłka nożna, to po pierwsze, a po drugie, jaka jest też potrzeba na taki sukces w Polsce, no bo Robert Lewandowski jest ciągle trochę taką gwiazdą ponad wszystkie inne, tak, a Krzysiek Piątek jest naszą nadzieją, że jest życie po Robercie Lewandowskim. Więc to fajne, że znaczy dla mojej branży bardzo dobre, że Krzysiek Piątek mógł tak urosnąć, no, ale wiadomo było, że przyjdzie w którymś momencie okres. Tak. Znaczy, no jest w dobrym wieku dla piłkarza, jeszcze ma dobre 5-6 lat gry na wysokim poziomie, a coraz profesjonalniej się też piłkarze prowadzą, więc myślę, że nawet może dłużej. No kwestia mądrego poprowadzenia dalej, no już jakby sportowo ja mu będę mówił, jak ma to poprowadzić. Marketingowo nie robili jeszcze złych ruchów. To też jest, zresztą myślę, że z Grześkiem Krychowiakiem było podobnie. Miał świetny sezon, tak. Po czym trafił do Paris Saint-Germain. Tak. I co? I od razu spadek formy. Tłumaczę laikiem. Ja jestem laikiem. Spadek formy i podejrzewam, że przekłada się to też na kontrakty reklamowe. Teraz widzę w ogóle, tak, faktycznie, rzecznik Grześka Krychowiaka, spadek formy. Znaczy, ja myślę, że w ogóle on do tej pory nie żałuje tego ruchu do PSG, bo on był logiczny. Tam przyszedł trener z Sewilli, ściągnął go. Okay. Trener z Sewilli miał mieć jakąś rolę, potem ona się zmieniała, bo wyniki były nie takie. Więc tak, no siłą rzeczy przyszedł spadek formy przez to, że po prostu nie miał regularnej gry. Teraz wygląda to zupełnie inaczej, nawet widać taki trochę nawet w kadrze z inną świeżością, która występuje. Ale tak, no było to powiązane, dużo trudniej jest, nie wiem, realizować wtedy kampanię, bo kibice zwracają uwagę na to,
czy grasz i jak grasz, jest to w jakiś sposób powiązane. Można powiedzieć, że oczywiście mamy na to wpływ pewien, ale nie cały, jeżeli nie będzie grał w klubie, no to pewnych rzeczy nie zamkniemy. Natomiast na jego wartość marketingowa tak bardzo się nie zmienia. W sensie, no to wciąż jest podstawowy piłkarz kadry, to wciąż jest czołówka w ogóle polskich sportowców. W ostatnim rankingu, który można krytykować lub nie, ale no wciąż 50 najbardziej wpływowych w polskim sporcie, Forbesa, Pentagon Research, no Grzesiek był w tej 50 i tych piłkarzy jest tam kilku raptem, więc no dalej myślę, że ma dokładnie, ma jakiś wpływ i przełożenie na grupę docelową, a o to chodzi finalnie w kampaniach reklamowych. To jest tak, że jak jest ten słabszy moment, czyli też się mniej mówi, to dostajecie po prostu mniej briefów? Biorąc pod uwagę akurat Grześka, znaczy jeżeli mówimy o Grześku, to można odnieść do sportowców pewnie też innej rangi, czy na innym poziomie rozpoznawalności. Jeżeli chodzi o Grześka, to aż tak się nie zmienia. Byliśmy na spotkaniach, gdzie raz czy dwa ktoś powiedział, on gra w ogóle teraz w tym klubie, bo słyszałem, że nie gra. To może ma to wpływ, ale nie aż tak duży, jak mi się wydawało, bo wciąż jeżeli klient jest zdecydowany wydać no też niemałe pieniądze na ambasadora rzędu Grześka Krychowiaka, to bierze go nie dlatego, że chwilę nie gra w klubie, tylko jednak na skalę jego wizerunku, na zasięgi dość spore w mediach społecznościowych, co jest coraz ważniejsze, no ale ciągle ten wizerunek i rozpoznawalność, jeżeli wywiesimy kogoś w dowolnym miejscu w Polsce, jest istotna. Właśnie, no bo sportowcy jako influencerzy. Ja jakby ten rynek sportowy dosyć mocno inwigiluję i zastanawiam się teraz, gdzie, na których portalach społecznościowych w ogóle powinni być sportowcy i czemu jest ich tak mało? To może też się za głęboko, czy jest ich aż tak mało, bo większość akurat piłkarzy jest coraz bardziej świadoma, że to jest jakiś kontakt z fanami i robią to coraz lepiej jakby w skali globalnej. Coraz lepiej zajmują się swoimi mediami społecznościowymi. Gdzie powinni być, to chyba tam, gdzie się czują naturalnie i autentycznie, bo to niezależnie od tego, czy to jest influencer sportowy, czy lifestyle'owy, to jest wciąż najważniejsze w tym wszystkim, żeby tego czytelnika, widza, odbiorcę, użytkownika nie oszukiwać go tym, co się pisze, robi, tworzy. Grześka najważniejsza, zawsze był najważniejszy trening, co akcentował do znudzenia pewnie w tych wywiadach, to najwięcej ma tego treningu. Jeżeli ma swoją pasję w postaci mody czy podróży, to też to lokuje w naturalny sposób i on akurat się nie przejmował specjalnie tymi rzeczami, które są wypisywane, bo wiedział, że sukces sportowy jest zależny od wielu czynników i zaraz się obróci, tak jak się odwróciło teraz. Strzela jakieś rekordowe liczby bramek, zaskakujące pewnie nawet dla niego, na pewno dla nas. A to resztę jakby pozostałe rzeczy zostaną. No gdybyśmy wtedy wprowadzali jakieś mocne środki zaradcze, typu nie postujemy nic, to też byłoby nienaturalne. No jakby piłkarz ma to życie i nie zawsze ma wpływ na 21 pozostałych piłkarzy, co zrobią na boisku. To nie jest tak, że się nie przyjmują, no ale z drugiej strony no coś i tak robią w tym wolnym czasie, jeżeli będziemy oszukiwali, że on siedzi przez 7 dni tylko w domu i wychodzi na trening, to bez sensu. W sensie to dalej nie jest autentyczne. A jakie media społecznościowe? Myślę, że najpopularniejszy generalnie jest Instagram. Facebook też się prowadzi, ale coraz częściej i marki o tym zapominają i piłkarze od tego odchodzi. Tak się musi. TikToka z naszego portfolio nie. Myślę, że ci młodsi gdzieś mogą mieć, tam. Ale nie jest to narzędzie w ogóle, o które nawet nas pytają. Okay. Tam dalej chyba grupa bardziej, jest 90%. Wszyscy mają Instagram? Tak. Potem jest Facebook i potem jest YouTube. Jest Twitter. Twitter. Grzesiek ma Twittera i faktycznie go prowadzi, ale piłkarze też różnie korzystają z tego Twittera. Albo jest to jakieś tam linkowanie do Instagrama, albo no są piłkarze, którzy prowadzą go dużo regularnie. No Raheem Sterling jest idealnym przykładem, który bardzo dobrze wykorzystuje ostatnio nawet do jakichś kampanii społecznych typu głosowanie w sprawach ważnych dla ludności brytyjskiej. Ale no, to kwestia, jak no, amerykańscy przede wszystkim sportowcy dużo częściej wykorzystują Twitter, bo tam jest jakby to narzędzie popularniejsze. A zawsze są sportowcy tam, gdzie jest też grupa docelowa w Polsce. Ten Instagram jest coraz popularniejszy, więc tak się komunikuje. Co jednego dziennikarza sportowego. Tak, no ze względu chyba też właśnie na charakter tego medium, jakim jest Twitter. Twitter jest w Polsce bardzo polityczno-sportowy. Właściwie długo nic jest potem, więc też kibice chcąc być bliżej wydarzeń sportowych, to też znów jest wpływ globalny. No, Michał Polma, sportu, tak. Pół miliona ostatnio. Tak, Mateusz Borek nawet więcej, ale faktycznie w kontekście całej, wszystkich polskich kont na Twitterze, no to są w czołowej dziesiątce.
No to oczywiście jeszcze mamy Roberta Lewandowskiego i tak dalej, Zbigniew Boniek, ale no jest to ważne narzędzie komunikacji wciąż. Tyle, że Twitter chyba Twittera się nie monetyzuje, tak jak na przykład Instagram. No właśnie, nie? Jest nam trudniej, powiem no szczerze, właśnie, chociaż no, znów myślę, że byliśmy może nie prekursorami, bo to by było za dużo powiedziane, na pewno nie w skali globalnej, ale w Polsce dość mocno wykorzystywaliśmy tego Twittera do kampanii. I dalej mieliśmy takie sytuacje z jedną z firm z branży FMCG, która miała brief pod Facebook i Instagram. Na szczęście nie musieliśmy ich przekonywać długo do tego, że grupa docelowa Krzyśka Stanowskiego czy innego dziennikarza jest na Twitterze, bo tam mają najwięcej interakcji. Instagram dalej może być fajnym, wspierającym kanałem, zwłaszcza, że te interakcje są tam prostsze, jest więcej zawsze polubień, nie wiem jak pełnych, różnie to było w kampanii, ale w tej akurat, w której był uwzględniony Krzysiek Stanowski razem z wieloma innymi influencerami, przynajmniej kilkoma z innych branż, z tego co otrzymałem zwrotkę od klienta, to był najbardziej efektywnym influencerem w kampanii. A uwzględniliśmy Twitter, którego w briefie nie było, więc... Mówisz o Stanowskim, tak? Tak. A on ma też chyba... Nie ma, ale ma... Dobija do 250 tysięcy, no. Tam były jakieś korekty małe. Natomiast ma bardzo zaangażowany fanbase, więc to też jest istotne. To jakoś ja pamiętam jego hashtag Dobro Wraca. Tak. To była, wiem, że spektakularny sukces. Tak, dostał nagrodę prezydenta. Tak. Za to. To jest też obciążające, Krzysiek ostatnio robi tego mniej, bo tych próśb dostawał miliony po tym, więc jakby jest... Z Jurkiem Dudkiem, że on gdyby miał odpowiadać na wszystkie wiadomości, które dostaje o pomoc na Facebooku, nic innego by nie robił, ale mówi obciążony był strasznie psychicznie takimi rzeczami, więc Krzysiek powiedział, że też na razie robi trochę przerwę, żeby faktycznie potem móc pomóc i nie mieć tego obciążenia. Tak, dlatego ten Twitter wciąż wraca i myślę, że on będzie wracał w tych kampaniach. Mm-hmm. Oczywiście przy sportowcach może nie jest aż tak kluczowy, bo ten wizerunek waży dużo więcej w ramach kampanii niż media społecznościowe, ale w przypadku dziennikarzy stanowi dobre narzędzie do uwzględnienia. Tak, bo ostatnio z Wojtkiem rozmawialiśmy nawet o Twitterze, bo to jest... Ja nie robiłem żadnej kampanii na Twitterze, to chyba też nie. No i teraz... Zawsze wspierające. No właśnie. Zawsze wspierające. No i uzgodniliśmy takie stanowisko, może wspólne, że jednak tweet żyje krótko. Nie? Tak, żyje krótko, niedużo ludzi z tego korzysta, no i... Ale znowu... Wiem, że Michał na przykład robi kampanię na Twitterze. Tak. Robi, to śledzę i on to robi bardzo fajnie. I on to robi bardzo fajnie, tak. Ma też dobry odzew. Tak, teraz na przykład robimy kampanię dla Football Managera. To jest bardzo naturalny produkt, no ale z drugiej strony nie będziemy wtedy pchać go Facebookiem, gdzie Michał ma dużo mniej fanów, wrzuca to dużo rzadziej. A wiemy, że no, jakby też ta grupa docelowa Football Managera jest na Twitterze, więc jeżeli Michał to wrzuci tam, plus YouTube oczywiście, bo Michał akurat mocno jest zaangażowany w swój kanał YouTube, ale jak jest kampania tego typu, czyli target jest, grupa docelowa jest stricte zainteresowana sportem, Twitter dalej jest dobrym medium, wciąż tak, tweetów jest więcej niż w feedzie na Instagramie jest postów, natomiast widzimy, że one i tak trafiają, jeżeli idzie coś wiralowo, to Twitter też zrobił to narzędzie, które ludzi denerwowało później, czyli polecana albo zobacz, co cię ominęło, więc tam te treści dalej się utrzymują i pozostają wiralowe, więc nie rezygnujemy z tego Twittera. Wiemy, że no nie jest w trendzie bezpośrednim, jeżeli chodzi o marketerów, natomiast jest to wciąż bardzo szeroka grupa docelowa, która po coś obserwuje Michała Pola, te pół miliona osób chce się dowiedzieć. Tak. Powiedziałeś, że te media społecznościowe nie są kluczowe. Kluczowy jest ten wizerunek, pewne przytycenie. To i w ogóle z jakimi briefami do Was przychodzą klienci? Odpowiadam ostatnio któremuś dziennikarzowi, jakie najdziwniejsze mieliśmy briefy. Pod piłkarzy czy pod Grześka mieliśmy... Raczej nie wychodziły nam super dziwne rzeczy. Znaczy nie mieliśmy jakichś takich ani kompromitujących, ani super dziwnych, z którymi nawet nie wiedzieliśmy, czy wrócić do Grześka. Pod dziennikarzy czasami trafiają, ale ludzie raczej sami chyba sobie zanim puszczą maila, to zastanowią się, czy to jest właściwy adres. Oczywiście dostajemy dużo zapytań mniejszych, czyli mamy mniejszych klientów, których trochę też selekcjonujemy już z influencerami, no bo tu jest drugi trochę klucz tego, czym my chcemy być jako Sport Brokers dla tych jakby dziennikarzy, dla tych naszych influencerów, dla naszego portfolio i dla klientów. Jeżeli widzę, że ta kampania nie będzie miała dwustronnie sensu, jest to może nadmierna uczciwość, ale wierzę, że jak chcemy budować tą markę na lata, to szkoda, bo będzie tego zużywać jednorazowo. Jeżeli widzę, że ta kampania po prostu dwustronnie nie ma sensu, to raczej odradzamy.
zaangażowanie się lub po prostu odrzucamy z jakimś usprawiedliwieniem i nie bierzemy kampanii, które na pewno są krótkotrwałe. Początki Twittera były różne i staraliśmy się, znaczy Twitter też jest bardziej specyficznym narzędziem niż Instagram. Instagram jest taki fajne zdjęcie, dobrze, że rzuciłeś, rozświetliłeś nam dzień i tak dalej. Twitter od razu służył do merytorycznej dyskusji i dwa, jest trochę bardziej, powiedziałbym, cyniczny czasami, czyli potrafią odpowiedzieć tam wprost to, co myślą. Mniej jest spersonalizowany, czyli łatwiej jest dostać faktyczny feedback. Wiemy, że na Instagramie bywa z tym różnie, więc nie zawsze klient dostanie, czy to jest fajne, czy nie, czy ta reklama zadziałała dobrze, bo raczej działają dobrze rzeczy na Instagramie, ładne zdjęcie, cokolwiek można wrzucić. Na Twitterze wiemy, że jeżeli coś zażywa na Twitterze, to ludzie faktycznie polubili tą reklamę, czy ta reklama była dobra. Bo trochę odpłynąłem od briefy. Briefy. Briefy są różne, zazwyczaj trzeba je dokonkretyzować, natomiast wszystkie krótkie, typu jeden, dwa posty odrzucamy generalnie, żeby nie zrobić. To są wciąż dziennikarze, przede wszystkim innym, czyli sportowcy to już zwłaszcza, żeby nie zrobić z nich słupów reklamowych, no bo nie na tym polega też nasza działalność w tym wszystkim, a na pewno nie ich. Briefy, ile z nich spływa, ile my wyciągamy, to zależy od postaci, ale myślę, że tak uśredniając, byłoby to 50-50. Dużo łatwiej jest dotrzeć do osoby bezpośrednio niż kiedyś. Kiedyś faktycznie może menedżer marketingowy miałby więcej roboty takiej własnej. Teraz często bywa tak, że ktoś napisze czy do Michała, czy do Sebastiana Mili, czy do kogokolwiek innego i to wraca do nas, żebyśmy się tym zajęli. Nam zależy też na tym, żeby ich odciążyć z tego, już na pewno sportowców, ale zwłaszcza te postaci, które są bardzo zajęte swoimi rzeczami zawodowymi lub faktycznie, tak jak Michał Pol, rozwijaniem kanału YouTube, żeby nie musieli się przejmować wszystkim innym. My po prostu mamy wziąć to od etapu prospektowania, czyli wpłynięcia do zamknięcia i dograć tak, żeby dwie strony były zadowolone. Znów no, idziemy w tą utopijną wizję, ale na razie w nią wierzę, czyli że można zarówno tutaj biznes klienta ugrać, żeby nie było to sztucznie dla influencera i biznes influencera, żeby faktycznie wypromował klienta, nie. I ja mam tutaj fajne pytanie, które Bartek bardzo fajnie rozpisał. Otóż, że logo na koszulce już nie ma chyba sensu, nie? W dzisiejszych czasach. Ale powiem ci, skąd się wziął to pytanie, bo jakby prowadząc catering dietetyczny, bardzo dużo osób do nas pisze, że dajcie nam jedzenie, będziemy was reklamować i takim standardowym jest, no to zamieścimy logo na koszulce, nie? Powiedziałbym, że dla dużych firm na dużą skalę, nie wiem, przy klubach, tak jak Legia Warszawa, no nie wierzę, że Fortunie Zakłady Bukmacherskie nie opłaca się tam być. Znaczy, wiem, że im się opłaca w ten sposób. No i to logo jest istotne, bo już nawet nie w kontekście wartości mediowej, opatrzenia się z brandem. Jeżeli jesteś dużą firmą i tak jak Fortuna masz 600 punktów naziemnych, już nie mówiąc o biznesie online, no jest to istotne. W przypadku, nie wiem, małego logo na koszulce siatkarskiej, gdzie jest tych logotypów 50, pewnie nie, no to jest kwestia tej ekspozycji. Zawsze to trzeba wyważyć versus ile jest sponsorów i jakie to jest miejsce ekspozycji. Oczekiwałbym, że w takim przypadku partner dowiezie mi, albo przynajmniej dowiedzie, dlaczego to logo jest dla mnie jasne. Ścianki to też różnie bywa, bo to jest raczej dodatkowe zazwyczaj świadczenie przy tym. Natomiast w ogóle bym nie odchodził od tego. Świadczenia brandingowe czy wizerunkowe dla nas może nie są najistotniejsze w biznesie, bo to są raczej wyższe kontrakty, są firmy, które zajmują się sponsoringami, typu, nie wiem, nadaniem narodowemu sponsoringu tak, PGE. Tak. My trochę pracujemy na tym niższym, bardziej bezpośrednim, bliżej usera poziomie. Ale nie ma ślepoty banerowej, w sensie młodzi już nie widzą logo. To już mówimy tak, o banerach, kwestii ile adbloki zajmują, ale jak mówię sobie o logo na koszulce, które pojawia się na zdjęciu, którego akurat, no, które nie zniknie z artykułu, to ma większy sens oczywiście. Znów tak samo display. Display staje się, mam wrażenie, już przede wszystkim odchodzi do programatika, czyli już ludzie, jakby klienci tak. To widzimy, akurat przyweszło, że dużo rzadziej pytają nas o przestrzenie stricte banerowe. Częściej jest to content, a resztę sobie kupują programatycznie. Więc tak, jest jakaś ślepota banerowa i penetracja adblocka w Polsce też jest na tyle wysoka, zwłaszcza no, głównie na desktopie, że no, te kampanie mogą być mniej efektywne, ale też nie są clue mojego biznesu. Więc tak, może mamy pod tym względem wygodny biznes,
Ale dużo trudniej, bo ten jakby rynek się zmienia powoli, czyli klienci byli przyzwyczajeni, że kupują właśnie świadczenia wizerunkowe, displaye i cokolwiek, więc teraz jakby przez te 4-5 lat, bo jeszcze w Arskomie robiliśmy podobne rzeczy, to po prostu wyodrębniliśmy obok w Spot Brokers, musieliśmy ich trochę przekonywać, że content, reklama natywna w jakiś sposób, ale dobrze dopasowana, zwłaszcza na weszło, gdzie ten odbiorca docelowy jest bardzo wrażliwy na tą reklamę, ale z drugiej strony potrafi ją docenić, jeżeli jest, daje mu dodatkową wartość, czyli ten content daje mu wartość, a nie po prostu sprzedaje mu reklamę. No musieliśmy trochę ich przekonywać do tego, w sensie, że ten content marketing wcale, no niby jest w trendzie, ale nie zawsze klienci są przekonani, bo marketer chce, musi dowieść prezesowi czy komuś tam wynik po prostu zasięgowy. Więc to, co jakby z czym ty też walczysz, z pustym zasięgiem, my też tym walczymy. Jakby ja nigdy nie przekonuję ludzi czy klienta docelowego, że u Michała Pola zobaczy to 500 000 ludzi. Oczywiście. Albo że jak damy im 3 razy po 500, to będzie 1,5. No bo to jakaś matematyka ale godzin. Ale no, wciąż wiemy i widzimy, jak ta efektywność się przekłada, jakie są raporty z narzędzi, które mierzą media społecznościowe, do ilu docieramy, jak bardzo angażujący jest ten content. Krzysztof Stanowski na przykład przy swoim kontencie potrafił być 2-3 miesiące z rzędu najbardziej angażującym influencerem na Twitterze, mimo że nie był tak zasięgowy jak pozostali. Tylko, że Krzysztof Stanowski jest dosyć kontrowersyjny, bo Pol jest taki bardzo neutralny. Tak, ale to wynika z charakteru, znów nie udajemy. Jakby wiemy, że Krzysiek, znaczy tu znów dajemy sobie trochę więcej pracy i są agencje, które potrafią jeden brief wrzucić 20 razy w ten sam sposób do 20 różnych osób. My tego też unikamy, więc tak, mamy fajną, bo w sporcie teoretycznie można to sprzedać w podobny sposób, no ale Michał Pol zupełnie inaczej się komunikuje niż Krzysiek Stanowski i nie będziemy wrzucać dokładnie tego samego kopii u obu, bo to nie ma sensu. Znów dla klienta i nie ma sensu dla odbiorcy, bo on od razu wyczuje, że jest to sztuczne. A Krzysiek Stanowski, jak wiemy, jeżeli już reklamuje, to też stara się być do tego przekonany, do tej reklamy. Często idzie to przez weszło jeszcze, niektóre rzeczy mamy duże, długie, długotrwałe partnerstwa pod weszło, które też są naturalne, no bo czy to jest PKO Bank Polski, czy Totalizator Sportowy, którzy są sponsorami Ekstraklasy, no to jakby nie ma tutaj żadnego zgrzytu, że musimy mówić o tym, że tylko ta farba do ściany jest właściwa. Wracamy do tego, że zawsze, czy to content influencer marketing, oprócz tego, że musi być naturalny i autentyczny, przynajmniej najbardziej autentyczny, jak może być, to trochę trzeba było wyciosać w tym kamieniu, że to jest wartościowy content, ale myślę, że często, bo bierzemy zawsze zwrotkę od klienta, czy ta kampania była dla niego okej, czy nie, że to ma sens. No, jakby dlatego mówimy ślepota banerowa czy na logotypy, bo z tym ci ludzie opatrzyli już i dostają to zewsząd, a jeżeli jest wartościowy content, tak jak wierzę, że stworzyliśmy na weszło, chociażby nie wiem, przed mundialem dla koncernu PKN Orlen, który z kolei dzięki tym pieniądzom mogliśmy wysłać Kubę Białka do wszystkich krajów grupowych rywali Polaków, czego na co nie wszystkie redakcje mogły sobie pozwolić. Więc jakby też Krzysiek nie boi się tych pieniędzy od razu wydawać, żeby użytkownik dostał wartość zwrotną. No i oczywiście trzeba tu dużo więcej spotkań odbyć i pociągnąć sznurków, no ale w tą stronę idziemy. Znaczy wierzę, że w tym jest przyszłość marketingu, nawet jeżeli teraz trzeba się naciosać trochę więcej, to za 3 lata może to już będzie naturalnie płynąć. Czyli to, co tak powiedziałeś dosyć istotnie, że nie wchodzicie raczej takie jednorazowe, czy to są współprace długoterminowe. Jakie są jeszcze takie punkty, które od razu dyskredytują markę do współpracy z waszym influencerem sportowym? Od razu dyskredytują, no jeżeli nie doprecyzujemy, że ona faktycznie chce współpracować z tym influencerem, a nie po prostu z influencerem, to może w pierwszym, drugim kroku markę wrzucić. Tak, tak, że widać, że po prostu nie ma tam żadnego dopasowania, albo jest, tak, albo mylą imiona. To się bardzo często zdarza. Tak, ale tak, że jeszcze widzę, że jest imię skopiowane z poprzedniego, z poprzedniego briefu. Oczywiście nie odrzucam, może tam być dopasowanie, jeżeli my je znajdziemy. W sensie staramy się za każdym razem naprawdę usiąść i zanalizować tą potrzebę klienta, czy to jest faktycznie sport i faktycznie my. Przecież raczej to w drugą stronę, niż odrzucać te briefy. My staramy się przekonać często klientów, którzy nie myśleli jeszcze o sporcie, a wracamy trochę do początku. Dlaczego w ogóle ten sport? No bo sport faktycznie daje emocje. No marki wszystkie szukają emocji. Jakby tak. Pewnie postawić autentyczność, emocje są najważniejsze, a sport się z tym wiąże nieodwołalnie, więc... Zwłaszcza, że nadchodzi 2020 rok. To będzie rok sportu, nie? Rok sportu, zdecydowanie. Znaczy taki rok jest co 4 lata, bo są Igrzyska Olimpijskie, tak jest Euro.
Ale coraz częstszym trendem, przepraszam, że tak to nazywam, ale jest coraz więcej kampanii CSR-owych, zwłaszcza duże marki robią, a coraz mocniej eksponowane są czy Igrzyska Paralimpijskie, czy chociażby będziemy mieli Mistrzostwa Europy w futbolu we wrześniu, który też pięknie zdobył. Jest ambasadorem tego, Robert Lewandowski jest ambasadorem, tak. Piłkarze wspierają. To bardzo ładnie ta marka wyrosła przez 2-3 lata, tak. A są to świetne inicjatywy sportowe, taki sport w najczystszej postaci i często marki przy tym chcą być z jednym z dużych partnerów z branży finansowej. Teraz Arskom będzie miał ponad półroczny projekt, który zahacza o duch paraolimpizmu. Więc marki coraz częściej widzą w tym wartość, że warto zaktywizować te jakby grupy młodsze, starsze, co też w Arskomie często robiliśmy. I rozumiem, że w 2020 roku, właśnie wy już macie briefy na 2020 rok. Tak, znaczy my staramy się je mieć. Staramy się je mieć. Bo teraz jest trochę tak, że jesteśmy pół kroku, mam wrażenie, przed rynkiem, co jest, mówię, o tyle niepokojące, że później, żeby zrobić coś dobrego i faktycznie skroić to pod klienta, to dobrze by było zacząć to wcześniej niż, nie wiem, marzec, kwiecień, kiedy już i klient ma zabudżetowane rzeczy na różne inne kwestie, a z drugiej strony już jest mało czasu na zaplanowanie, czy zakup mediów, czy cokolwiek, zaplanowanie tego dalej. No przy influencerach jest to łatwiejsze, no ale jeżeli chcemy zrobić szerszą kampanię, a staramy się właśnie to robić w Sportblokers, czyli dać i medium, i ewentualnie twarz, i kanały social media, i nawet nowe media, które też tworzymy, i bo to jest właściwie to jest rola Michała u nas jako partnera w agencji, żeby pomógł nam tworzyć nowe kanały i wspierać twórców w tym. Tak, o Michale Polu. Więc już teraz staramy się briefować i czy robimy to w postaci turu po domach mediowych, żeby ci accounti briefowali swoich klientów, czy bezpośrednio zrobiliśmy taką wysyłkę górnolotnie zwaną kreatywną, bo nie była nadmiernie kreatywna, ale do najważniejszych klientów w polskim sporcie, którzy są sponsorami tego sportu. Było szerokie grono, bo ponad 100 firm, gdzie z jednej strony pomachaliśmy im, że jesteśmy na rynku, a z drugiej, że wiemy, że inwestują w ten sport i właśnie, żeby trochę często wyciągnąć ich z tej tradycyjnej formy sponsoringu, brandingowej, logotypowej, żeby pomyśleli o tym, jak mogą się pokazać przy tych wydarzeniach właśnie kontentowo czy influencersko. A powiedz mi, jak jest z kobietami? W sensie kobiety sportowcy. Bo... Dobrze, że doprecyzowałeś, bo już nie, słuchaj, kobiety sportowcy, bo mówimy cały czas Grzesiek Pichowiak, Michał Pol, Krzysiek Stanowski, a kobiety? To ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, chyba w rankingu Forbes setki czy pięćdziesiątki jest jedna Polka, jedna kobieta? A, zarobki kobiet w sporcie. Pod kątem zarobków, tak. Jedna kobieta. To i tak jest mało w sumie. Znaczy, wracamy do tego, jakie sporty są. Światowych chyba była jedna kobieta, Serena Williams. Tam była kwestia dysproporcji. Znaczy, te dysproporcje finansowe są. Ja zawsze przy tym temacie staram się unikać nadmiernie definitywnych test, bo nie wszystko ode mnie zależy. Zwłaszcza to, jak wygląda, nie wiem, piłka nożna męska od kobiecej. W ogóle nie, jakby jestem, teraz ofertowaliśmy jednego z dużych klientów pod ekspozycję piłki kobiecej, mimo tego, że jest euro. To był jeden z linii kreatywnych, które im proponowaliśmy, bo wierzymy, że jest w tym potencjał, co nawet było widać po Mistrzostwach Świata, gdzie oczywiście tam była jeszcze kwestia kontrowersji piłkarki amerykańskiej, która i z Trumpem się tam spotkała i tak dalej. To już nie chcę w to wchodzić bardzo głęboko, ale no, wynika bezpośrednio z ratingów oglądalności globalnej piłki nożnej męskiej versus kobiecej. No, jakby tutaj na siłę nie zasypiemy tego. To jakby o parytety można walczyć w wielu miejscach. Tutaj oczywiście ten sport kobiecy jest, tak? nie walczymy. Nie? A tutaj jakby tego nie zwalczę, w sensie nie przekonam klienta, że dużo, że tą samą kwotę powinien wydać na piłkę nożną żeńską, jak na męską, ale są sporty, gdzie, no akurat tenis jest bardzo dobrym przykładem, gdzie oczywiście te nagrody, i tu wiem, że Serena o to też walczyła, czy ten świat żeński, gdzie ten tenis ma podobną, może przesadzam podobną, ale zbliżoną oglądalność do tenisa męskiego. Przy piłce nożnej jest to jednak trochę większa dysproporcja, no nie ma skoków narciarskich, żeńskich, więc stąd trochę wynika to ten naturalny podział. Ale może... właściwie przy wszystkich sportach drużynowych jakby ten sport kobiecy jest...
Nieudany. Tak, ale to też zależało od sukcesów. Znaczy, no, jeszcze w tamtych czasach, nie pracowałem w marketingu sportowym, ale w czasach sukcesów siatkarskich drużyny Niemczyka, czyli drużyny kobiet, ale pewnie też można było to jakoś zmonetyzować, skapitalizować, czy przekuć na fajną współpracę z marką. Teraz akurat siatkarze mają sukces, więc tutaj naturalnie idzie w drugą stronę. Ale akurat wierzę, że to się łączy trochę z sukcesami, jaki jest popyt na to, w sensie jak sobie radzą kobiety w sporcie. Lekkoatletyka akurat bardzo, bardzo fajnie eksponuje, czy to zahaczyliśmy, ale chyba nie poruszyliśmy tego. Są postaci lekkoatletyczne, które mają fajny potencjał marketingowy, czy to Sofia Enaui, czy nasze biegaczki 4x400, jeżeli są klienci, którzy mają na to pomysł, to nie są też to takie budżety jak w piłce nożnej, więc można coś zgrabnego zrobić. Ja wiem, że te dziewczyny są otwarte na współpracę. A kogo macie u siebie? Z lekkoatletek? Znaczy ogólnie z kobiet takich influencerek sportowych. No właśnie, teraz nie mogę tego powiedzieć, bo to jest w podpisywaniu. Okej. Ale myślę, że w ciągu miesiąca będą dwie kobiety, bo też zauważyliśmy, że jest dość znów męskie to portfolio, a marki często potrzebują po prostu twarzy kobiecej. I często mieliśmy to w kampaniach sportowych też, w które włączaliśmy, czy dziennikarki, czy postacie sportu, czy Daria Kabał-Malarz bardzo pasowała pod projekty, które na przykład nawiązywały do aktywizowania dzieci do ruchu. Jako dziennikarka, tak? Tak, dokładnie. No i Arek Malarz, czyli ma w domu sportowca, ma dzieci, które są zajawione sportem i jest naturalnym wtedy połączeniem z tym wszystkim. Natomiast pamiętajmy, że kobiety też oglądają, znaczy ten podział jest taki dość płynny. Widać na przykład przy dużych imprezach, że jest bardzo duża grupa kobiet, która spontanicznie zaczyna angażować się w wydarzenia sportowe, czyli po prostu nie ogląda tej piłki nożnej na co dzień, ale gra w prezentację przy dużych turniejach. Moja mama. Pierwszy przykład z brzegu, ale tak dowolny. Widać to w badaniach, że po prostu jest grupa, która angażuje się spontanicznie i chce oglądać sukcesy Polaków po prostu. Atletyka jest bardzo prosta do oglądania, bo widać, kto jest najszybszy. Tak. Oczywiście już tak nikt nie wchodzi głęboko w niuanse, ale mam świetnych komentatorów sportowych, którzy potrafią to wytłumaczyć, dlaczego ktoś może wiraż pokonywać lepiej w 200 metrów niż kto inny, ale jest to łatwe. W sensie ten sport, znów wracając do początku, jest po prostu łatwy do zaangażowania się, dlatego może jest łatwy do pokazywania. Natomiast klienci często idą z trendem globalnym, zwłaszcza jeżeli to są globalne korporacje i nie zawsze mają na przykład przewidziany budżet na sport, jeżeli to nie jest rok sportowy. A nawet przy roku sportowym zauważyliśmy, że polskie oddziały globalnych korporacji nie zawsze wiedzą, czy będą miały budżet na aktywizację swojego sponsoringu w Polsce przy dużej imprezie. I też musimy o to w jakiś sposób zawalczyć. Na razie machamy. To jest brak świadomości? Tutaj nie wszystko pewnie, na nie wszystko mają wpływ polscy marketerzy często, ale wiemy, że brak świadomości jest zwłaszcza u tych klientów, którzy są, nie wiem, z szeroko rozumianej branży FMCG, którzy mają po prostu szeroką grupę docelową, że nie wiedzą, że mogą dotrzeć poprzez sport. Czyli no marka, są marki, które wykorzystują to świetnie od zawsze, jak Coca-Cola czy tak dalej, to są globalne, już dużo było mówione pewnie o takich współpracach. Coca-Cola od ponad 40 lat jest sponsorem Mistrzostw Świata, chociażby w piłce nożnej, więc są marki, które naturalnie już globalnie angażują się w sport, ale są polskie marki, które tak jak Maspex w postaci Tym Barku, my komunikowaliśmy 4 lata turniej z podwórka na stadion w Tym Barku, świetna inicjatywa, ale bardzo ładnie wykorzystała jakby marka swój udział, czyli jakby dzięki tej marce można było zrobić naprawdę duży turniej. Tylko nie wszystkie marki jeszcze o tym myślą, wiedzą albo nie wiedzą, jak to ugryźć. I staramy się czasami dotrzeć do pana z marketingu, który jeszcze nie wie, jak to zrobić, pokazać, hej, będzie w 2020 roku ta grupa docelowa wasza, nie tylko w telewizji, ale w telewizji również. W internecie można do nich dotrzeć w fajny sposób i pomyślmy, jak możemy to ugryźć razem. Marek, mówisz dużo o kampaniach? To powiedz proszę, najbardziej kreatywne kampanie z wykorzystaniem influencerów sportowych. Oczywiście, jak masz swoje przykłady, jak najbardziej, ale też globalnie to... Pod kątem kreatywności to myślę, że jeszcze w ogóle cały rynek ma sporo do nadrobienia. Szczególnie w Polsce. Szczególnie w Polsce. To znaczy, ja śmieję się, że my w każdej dziedzinie w Polsce, tak jak przychodziliśmy do kapitalizmu wchodził, musieliśmy popełnić te same błędy, co na Zachodzie. I w marketingu też mam wrażenie, nie możemy się od razu nauczyć na dobrych wzorcach, tylko zrobić pewne błędy. W Stanach podoba mi się, jak oni potrafią to ugryźć. W Polsce też były takie kampanie, może zaraz do tego wrócę. W sporcie
różnie z tym bywało, ale wykorzystanie przy wytwórni filmowej był, jak wchodził film Deadpool, zresztą z świetną postacią Ryana Reynoldsa, który świetnie prowadzi swój Twitter. Też ma tam... Instagram był prowadzi świetnie. Tak. I tam był naturalny cross, oni zrobili spot z Davidem Beckhamem. Polecam, jeżeli ktoś nie widział, ale też zrobili z Donovanem Mitchellem, który ma... Do domu, nie? Do Beckhama to było. Tak. Ale to kłamie, akurat nie było przy Deadpoolu, tylko z Donovanem Mitchellem zrobili przy nowym Spider-Manie. A Donovan Mitchell ma ksywę Spida, czyli Pająk. Okay. I było tak, że zawinął odgrywającym, zapomniałem imię i nazwisko, odgrywającemu rolę Spidermana kostium zawinął. Był niby w tym samym pokoju hotelowym i gdzieś tam potem sobie strzelał. Zobaczył, jak to jest. Jakby, no, Amerykanie naturalnie to sprzedają humorem. A teraz widziałem chociażby przy promocji nowego filmu z Tomem Cruise'em, chyba, że Krajan. Koszykarz Jimmy Butler opowiadał w 3 minuty, chyba to Players Tribune zrobiło, 15 pytań o tym, kto był najbardziej konkurencyjny, największym wyzwaniem dla niego na tym parkiecie i tak dalej, a nawiązywało to do jakiejś jednej cechy, która nawiązuje do tego filmu. I to było na samym końcu, w sensie gdzieś w ogóle wplecione, mimo tego, że to była reklama, to wideo przez 3 minuty dawało mi mega wartość, jeżeli chodzi o informacje, z kim on się najbardziej ścierał, kogo uważa za najtrudniejszego, czy MJ, czy LeBron jest lepszy i tak dalej. Tak, ale to Amerykanie potrafią. Tak. Amerykanie potrafią robić takie kreatywne, zabawne wideo. W Polsce, to dobrze, że to powiedziałeś, w Polsce klienci się trochę boją robić takie rzeczy. Zresztą też jeszcze kres, o którym rozmawialiśmy chyba przez chwilę w naszym ostatnim odcinku o trendach. Case Kapelnika i Nike'a. Tak. Ogromna kampania. Znaczy Nike zawsze potrafiło wyczuć nastroje, więc to też są inne budżety, ale nie da się nie szanować. Ale wyobrażasz sobie taki kraj w Polsce? Żeby zacząć się tak odwiedzić? Tak, no trochę tu wchodzimy na inne wody, bo jesteśmy mimo wszystko jako całość bardziej konserwatywni, więc też klienci częściej konserwatywnie podchodzą do tego. Ale pamiętam fajną kampanię, albo część kampanii, w której uczestniczył Grzesiek Krychowiak przy promocji telewizorów Samsung i był w to uwzględniony Jakub Dębski. Było to trochę na kradzionych bitach z... Tak, ale zrobili taką formę, format programu z reklamą telewizora z bardzo fajnym humorem i było to dobre podejście do tematu. Myślę, że tam się zrezonowało. Jest na to przestrzeń, na pewno. Oczywiście, jeżeli marka typu Huawei z Robertem Lewandowskim ma mnóstwo pieniędzy i też z drugiej strony idą globalnie z taką kampanią, no to nie będą pod Polskę jakoś super dopasowywać tego kreatywnie, bo ważniejsza jest ta ekspozycja mimo wszystko w tej całej kampanii. Ale zwłaszcza w tych mniejszych staramy się to ugryźć jakoś, żeby to było charakterystyczne dla tej postaci, więc no to też zależy od tej postaci, którą chcesz wykorzystać. No, nie każdy jest śmieszkiem i nie będziemy wrzucać kogoś, kto jest dość poważny na taką rzecz. Ale wierzę, że w przyszłym roku będziemy mieli jeden produkt mediowy, który bardzo może połączyć i lifestyle, i sport, i może być dla takiego klienta dobrym, kreatywnym podłożem do reklamowania swojej marki. Bartek, wiem, że chcesz zadać pytanie. To zadaję. Które? O pieniążki. Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Bartek. Znaczy, czy generalnie współpraca z influencerami sportowymi jest droga? Nie, bo wiem, że jest. A jest? No właśnie. I trochę takie łączone pytanie. Czy w takim razie jest dla każdego? Dla każdej marki, czy tylko jest zarezerwowana dla tych największych? Dobra, to teraz znowu zrelatywizujemy, co to jest droga. Bo ja uważam z kolei, że okej, ze sportowcami pewnie tak, rzędu Grześka Krychowiaka czy Jerzego Dudka. Znaczy nie każda marka może sobie na to pozwolić, ale chociażby, bo Jerzy Dudek moim zdaniem świetnie poprowadził swoją karierę popiłkarską, bo oprócz tego, że może rozwijać swoje pasje typu golf, grał w tylu klubach albo nie wiem, spotkał się z tyloma trenerami, miał tyle doświadczeń, że świetnie się sprawdza na takich mowach motywacyjnych. Tam nie trzeba kosmicznego budżetu, żeby Jerzego do tego zatrudnić, a naprawdę świetnie wypada. Oprócz tego no wiadomo, że ludzie chcą poznać Jurka i zapytać go, czym się różnił Madryt od Liverpoolu i tak dalej. Ale team building, cokolwiek, motywacja, bardzo, bardzo dobrze może się do tego odnieść. Więc nie zawsze ten próg wejścia jest taki wysoki, nawet przy tych największych sportowcach, jak Grzesiek Krychowiak. To może do tych stawek zaraz wrócimy, natomiast jeszcze powiem a propos jakby kampanii influencerskich czy mniejszych sportowych, bo to czy widzieliśmy wokół Weszło czy mediów plus influencerzy, to nie są aż takie duże progi versus na przykład to, co się dzieje
na Instagramie z ogólnie rozumianymi lifestyle'owymi lub celebryckimi postaciami. Tam budżety są dużo wyższe niż u nas. Ja mam wrażenie, że versus zasięg, który gwarantujemy do grupy docelowej, bo jeżeli ktoś chce targetować do sportu, to dajemy to w naprawdę przystępnej cenie. No i teraz kwestia, jak wykorzystamy wizerunek. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, znamienitego dziennikarza sportowego w Polsce wykorzystać szerzej, ambasadorsko, no to jest to kwota 1/3 nawet tego, co można mieć przy sportowcu. Dlatego ci dziennikarze trochę mają takich zapytań. Ale to ambasadorsko, jeżeli chcemy wykorzystywać go, no to oczywiście skala wykorzystania. Są tańsze, tak. 1/3, tak? Tak, od najważniejszych sportowców. Okay. Najważniejszy dziennikarz versus najważniejszy sportowcy. Tak. Już nie mówię Robert Lewandowski, bo to jest w ogóle inny poziom. Rozmawiamy enigmatycznie, no ale jeżeli tak. Marka przychodzi do Roberta Lewandowskiego, to zakładam, że za jakiś taki podstawowy pakiet świadczeń, czyli wizerunek, rok, spot, może jeden, no to jest co, bańka? Do kogo przychodzi? Do Roberta Lewandowskiego? Tak. No, myślę, że bańka jest wyższa. Że to są wyższe kontrakty. W Polsce już ci najważniejsi piłkarze reprezentacji, no to jest około pół bańki. Myślę, że są jakieś rzeczy, które można zrobić za ćwierć. Są takie, które przy dużej ekspozycji, nie wiem, na billboardach, szeroka kampania ATL-owa może być do bańki. Mówimy o globalnych piłkarzach, nie polskich. Nie, mówię teraz o reprezentacji Polski, czołowych piłkarzy. Pierwsza, 11 reprezentacji Polski. Zresztą dostawałem dużo pytań o piątkę jeszcze parę miesięcy temu i nawet do takiego dodatku do przeglądu sportowego, książko gazetowego, który pisał Tomek Budawczyk. Dałem swój insert a propos wartości marketingowej piątka, że może być wart 1 000 000, zwłaszcza w tamtym, jeżeli by strzelał dalej. Teraz myślę, że dalej kilkaset tysięcy złotych to jest jakaś kwota, którą trzeba wydać za piłkarza, ale są piłkarze, których można mieć w tym początkowym progu 6 cyfr, no może tak. Więc nie są to aż tak wysokie progi, mam wrażenie, versus ekspozycja przy Euro i te marki, które ambuszowo na przykład nie są sponsorem Euro, albo nie mają sponsoringu PZPN, a mogą się pokazać przy tym. Natomiast jeżeli chodzi o dziennikarzy sportowych, no to też kwestia, teraz możemy sobie, to nie jest tak, że ja nie chcę tego powiedzieć, tylko kwestia tego, jakie świadczenia. Wymyślmy sobie, że marka chce być obecna 2-3 miesiące na przykład w przestrzeni sportowej i chce zrobić przy tym ileś postów i wykorzystać ten wizerunek głównie w digitalu. No to akurat przy kilku miesiącach to pewnie są niskie kilkadziesiąt, ale można zacząć od kilkunastu i tak dalej. To nie jest tak, że ten próg wejścia jest niemożliwy dla każdego. Naprawdę wiele marek, może nie prywacie aż z Podlasia, ale tam też znajdujemy. Na przykład fajnym kanałem jest często dotarcia, czy weszło, czy media jakoś tam bardziej zregionalizowane. Nie wiem, mamy sponsora, to już mówimy o Podlasiu, będzie chciał do kibiców Jagiellonii Białystok i też można coś zrobić, jakieś fajne lokowanie. I przy weszło tego akurat mamy trochę na niższych progach też. Właśnie o tym zacząłem, że mało jest tych influencerów, ja tak uważam, mało jest tych średnich, mikroinfluencerów, czyli takich właśnie zawodników, którzy grają w naszej polskiej ekstraklasie i prowadzą dobrze swoje social media i mogliby drugie tyle pensji wyciągać z kontraktów reklamowych, bo myślę, że możemy powiedzieć, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, że piłkarze, szczególnie topowi, zarabiają znacznie więcej z kontraktów reklamowych niż z kontraktów sportowych. No ci globalni typu Messi i Ronaldo tak. W Polsce to myślę, że no, przecież Robert Lewandowski to pewnie jeszcze mniej mimo wszystko z kontraktów reklamowych, reszta nie. Reszta myślę, że też dostaje więcej z kontraktów klubowych niż z reklamowych. No właśnie ze względu nawet na dojrzałość rynku i tego, ile tych współprac ambasadorskich w Polsce jest albo ilu klientów może sobie pozwolić, bo też nie mają wpływu. Mamy tylko te największe wtedy firmy w Polsce, tam kilkadziesiąt powiedzmy, które są stricte kapitałem polskim, a reszta globalnie musi być zdecydowana na ambasadora polskiego, żeby na Polskę zrobić już jakby właściwego Polskę. Chodzi mi o to, że my z Wojtkiem bardzo dużo możemy dyskutować godzinami o influencerach. Tak. I masz ileś tych influencerów, którzy mają 5, 10, 15, 20 tysięcy followersów, którzy rzucają swoje zdjęcia, pokazują swoje życie. No a tu mamy realnie dalej te emocje tego piłkarza, ale co, nie potrafią tego przekuć jakoś swojej wartości. To chyba właśnie ta świadomość jeszcze była niska a propos prowadzenia tych kanałów, ale byli piłkarze, którzy robili to świetnie. Znaczy mówię, że byli, bo taki Marcin Krzywicki to już gra w niższych ligach, ale pięknie zrobił swój własny biznes jakiś nadruków i tak dalej. I on był nazywany królem Twittera, bo fajnie prowadził swoje media społecznościowe, grał wtedy w Ekstraklasie, nawet zahaczył o kadrę swego czasu i robił to fajnie z jajem i miał na to pomysł i ma rozwinięte po kilkadziesiąt tysięcy wszystkie kanały, ale faktycznie z tych piłkarzy niewiele. W sensie, jeżeli byśmy mieli szukać poza tymi najbardziej zasięgowymi, to nawet myślę, że ich zasięgi teraz tych piłkarzy, którzy grali kiedyś, a teraz
teraz nie grają, to były budowane przez sukcesy kadry i raczej przez to, niż przez to, że no, fajnie prowadzili swoje kanały. No tak, ale trochę czasy się trochę zmieniły, no bo jednak Wojtek nie jest fanem piłki nożnej, ale ty jesteś... Od razu nie jestem fanem. Jest spontanicznie angażującym się czasem obejrzę. Wojtek jest z Krosna miasta Szkła, gdzie tam czasówka. To tak jak Tomek śmiał, ale on tak, jest z kolei na drugim biegu. Czasem słuchajcie, obejrzę. Ale chodzi mi o to, że jednak jak oglądasz mecz, kibicujesz jakieś drużynie, no to masz wyrobione zdanie na temat każdego zawodnika. Tak. Jeżeli ich lubisz, czy nawet nie lubisz, to chcesz ich followować, chcesz tak, tam wchodzić w dyskusję, dobrze. Więc jest tam duże pole chyba jeszcze do zagospodarowania. Tak, no myślę, że część ludzi to już wynika pewnie z charakterów, nie wchodząc tak głęboko w psychologię, po prostu nie chce im się prowadzić tych mediów społecznościowych, no bo koncentrują się tylko na piłce, reszta, która jest bardziej, nie wiem, no chce więcej kontaktu mieć ze światem zewnętrznym, to po prostu prowadzi to naturalnie, ale to chyba zależy od charakteru. Mimo tego w Polsce tutaj akurat podział na dyscypliny się zaciera, bo to zależy totalnie od sportowca i jak sobie je prowadzi te media społecznościowe, ale tych piłkarzy wcale nie ma tak dużo i do końca nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że z części ze świadomości, dwa, trochę z tego, że boją się być hejtowani za to, że jednak w Polsce byłoby to nowum. Ci kibice powiedzieliby, że skup się na piłce nożnej, bo to widzieliśmy przy Grześku, tylko Grzesiek jakby no nie ma do tego podejścia aż tak personalnego, że nagle wyłączy i tyle, ale Kuba Rzeźniczek był takim prekursorem na polskim rynku i zrobił bardzo duże zasięgi na tym, że on po prostu prowadził te media społecznościowe wytrwale od początku do końca, ale też miał te dwie przerwy takie, gdzie powiedział, no na razie się odłączam, żeby skupić się na sporcie, pewnie aż tak wiele nie zmieni w swoim rytmie. Ale słuchajcie, Cristiano Ronaldo, kontrakt z Juventusem, to wiem, 37 milionów, a na Instagramie zrobił w 2019 47. Tak, ale niektóre współprace były absolutnie przekomiczne, tam jakaś reklama singapurska, gdzie tańczą. No znów można zużyć sobie ten wizerunek, nie wiem czy akurat... Znaczy wracamy, to ile my myślimy z perspektywy Warszawy, siedząc sobie w fajnym miejscu, czy to jest przaśne, czy nie jest przaśne, bo może jakaś osoba w Przasnyszu pomyśli sobie, nie fajnie, że oni połączyli to z moją marką, więc niekoniecznie to za każdym razem, znaczy my raczej odchodzimy od tego, żeby nie było sztucznych powiązań, już nie chcę teraz używać przykładu, bo były takie, czy sponsorów Ekstraklasy, którzy nie mieli w ogóle pomysłu na to. Powiedz mi, czy zgodzilibyście się na to, żeby ktoś z waszej stajni, czy to piłkarz, czy dziennikarz na przykład był łączony z taką marką jak Blachodachówki? To tylko dobrym pomyśle na to, jak można to ograć. Akurat moim zdaniem Blacho Trapez, jeśli po nim mówimy, z Kamilem Glikiem jest dobrze dobraną współpracą. Kamil twardy, znaczy można pokazać. Jasne, można sobie to uzasadnić jakoś. Tak. No jak ładnie trafili, że w ogóle o nich wspominamy teraz, kto by wiedział, czym jest Blacho Trapez wtedy, a wykorzystali Kamila, myślę, że to im się opłacało. Ja nawet wiem, że to był Kamil. No nie każdy może jednak, znaczy dopasowanie musi być dobre. Natomiast jakiś dobry cykl kontentowy na weszło, który można wokół tego ograć, nie wiem, jak dobrze zamurować obronę, ileś pomysłów taktycznych i z ekspertami pokazać. Więc jest tam, okay. Jakby można to robić. Tylko przez kreatywność. W sensie takie sztuczne, że pokaże, że tylko te dachówki kupuje. Tak. Znaczy nie wierzę w skuteczność tej kampanii. Można to zrobić, natomiast też nie każdy chce to zrobić. Jesteśmy w Warszawie, nie? Patrzymy znowu z perspektywy Warszawy. Tak. A może ten człowiek, który wchodzi, żeby kupić te dachówki do sklepu i widzi tam stan stojący z Glikiem, może to sprzedać. Dlatego wierzę, że to akurat pasowało. Natomiast połowa, powiem, mojego portfolio od razu by to odrzuciła, bo nie chce. Druga połowa, albo powiedzmy, połowa z tej połowy powiedziałaby, że nie, no ale ugryźmy to jakoś zgrabnie, a z dwóch by powiedziało, no dobra, ale czy to jest naprawdę warte świeczki? No i ja wtedy mówię, że zobaczymy, czy jest warte, bo szczerze mówiąc, jeżeli widzę, że klient tylko chce po prostu twarz, to pomyślmy, jaka to jest w ogóle twarz w całym sporcie. Nie wiem, Mariusz Pudzianowski od nastu lat ma tych samych partnerów. Z branży budowlanej, z jakiejś tam i tak dalej. Można to wiedzieć. Kiedyś ofertowaliśmy jednego z producenta gier, żeby nie powiedzieć i nie reklamować dokładnie tej gier, bo to nie weszło, ale mam wrażenie, że nie weszło przez wrażliwość czasową, bo oni mogliby być zdecydowani na grę, która była związana z wojną. I chcieliśmy wykorzystać tutaj Mariusza, a to już nawet chyba, nie pamiętam, czy go zdążyliśmy zbriefować nawet, bo klient powiedział, że nie zdążą, ale że podobał mu się koncept, żeby wykorzystać to, co on robił przy strongmanach, jakieś tam przerzucenia, nie wiem, artyleryjskich pocisków i tak dalej, żeby wykorzystać Mariusza w ten sposób. Można to dokleić i to zgrabnie. I były takie kampanie, pamiętam, że nawet
była piosenka o Ester, stworzył fajny numer pod kampanię gry, która jechał w czołgu i tak dalej. Czołgu, tak. Można to zrobić, można zrobić. Mi się to średnio podobało, tak? Ale, okay. Ale... Znaczy ja jak słucham numeru, nie słyszę o tym, że to jest ta gra. Znaczy myślę, że to jest fajny numer. Może ja nie słucham rapsów akurat, więc chyba nie jestem targetem. Ale może to być. Marek, ja mam ostatnie pytanie do ciebie. Tak, zabiłem wam to. Związane z pieniędzmi. Skutuję, tak. Mam 50 tysięcy. Jestem coś w stanie zrobić? Zdecydowanie, zdecydowanie. Ale mówimy tutaj nie o jednorazowym. Tak, nie, znaczy nie o jednorazowej kampanii, nie o jednorazowym poście. Tak, 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 tak. Zdecydowanie. I to nawet nie przy jednej postaci. Jedną można wykorzystać w tej kwocie całkiem dobrze, całkiem mocno jej kanały społecznościowe, czy nawet medium, ale przy takiej kwocie jesteśmy w stanie zarówno zrobić już medium, postać i jakąś zgrabną ideę kreatywną do tego. A minimum? Czyli... To też zależy. Jeżeli chodzi o jakąś współpracę na Weszło, to myślę, że wysokie kilka tysięcy. A to może zahaczać. Grupa Weszło akurat ładnie się rozwinęła, bo jest i radio i tak dalej, więc można dużo rzeczy tutaj zahaczyć. Mamy kampanie spotowe, no ale jak ktoś chce kupić spot, po prostu to są dużo niższe pieniądze. Zachęcam oczywiście. Ale jeżeli chodzi o taką już kampanię, o której pewnie ty myślisz, żeby gdzieś marka była eksponowana szerzej, no to od kilkunastu, myślę, tysięcy. 20? Tak, można. Myślę, że to jest jakaś racjonalna kwota. Są dziennikarze, którzy nawet za taką kwotę nie wchodzą, ale na pewno z naszego portfolio i to nie, że byłem zamiennik, tylko naprawdę postać równorzędna wizerunkowo i wartościowo dla klienta mogłaby już coś zrobić w tym budżecie. Więc to nie jest wysoki próg wejścia, moim zdaniem, wracając do tego pytania. Znaczy, myślałem, że minimum to by 50, tak szczerze mówiąc. Tak? Nie, dlatego mówię, że nie, ale znów to musi być... Chyba będę Marek obopól na korzyść Buklarewicz po tym wszystkim, ale no, wierzę w to, że to nie ma sensu w inny sposób. Jeżeli chcemy po prostu dokleić parówkę do postaci, to nie. Znaczy, to nie ta droga. Ale wierzymy, że klienci będą angażować się w 2020 roku w sport, w te wydarzenia sportowe i chcieliby nawet pewnie zobaczyć jakąś fajną markę, czy swoją markę ulubioną w dobry sposób wykorzystującą sport. I wierzę, że można to zrobić. To ja ostatnie pytanie. Bardzo. Chciałbym trochę jeszcze do przyszłości nawiązać. To znaczy, teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy sport jest na szczycie i czy to nie jest taki ostatni moment? Czy powoli nie będzie ta fala spadająca z tego względu, że młodzi coraz mniej oglądają sportu, mamy e-sport rośnie, widzimy już trendy jak chociażby takie sporty jak baseball, ale też powoli koszykówka w Stanach Zjednoczonych, to wszystko spada, rośnie bardzo mocno e-sport, nie? Czy myślicie o tym i czy e-sport w ogóle jest w obszarze jakiegoś waszego zainteresowania? Jest. Jak najbardziej. Są oczywiście agencje pewnie bardziej się specjalizujące, więc nie będę tutaj mamił, że my mamy mocno połączoną branżę sportową, ale cały czas na to patrzymy i myślimy. Zresztą youtuberzy, no często akurat tutaj FIFOwi w polskim przypadku, ale no jest parę tych akurat głównych czy sportów czy gier, które wokół których jest, no jest duży boom, tak, w młodszej grupie docelowej. Widzimy ten odpływ, ale bardzo delikatny, bo na przykład, nie wiem, Michał Pol jest świetną postacią do wspomnienia, bo i dobrze trafia do grupy 18-24, czy tam właściwie całej, którą YouTube jest w stanie wykazać powyżej 13 roku życia i trafia do tej starszej grupy docelowej i Michał zresztą był orędownikiem e-sportu od lat. 5-6 lat temu, nawet odskrobić jakieś stare wywiady, to Michał mówił zawsze, że ten e-sport będzie mocny. I coraz częściej myślimy i proponujemy klientom crossy, bo teraz mamy dobre postaci, jeżeli mówimy o tej połączeniu grup docelowych, trochę obok e-sportu, ale mamy czy Lacha, czy PLKD, akurat oparci o FIFA, którzy mają kosmiczne zasięgi na YouTubie i wykorzystują je marki tradycyjne. Teraz jest kampania, która wykorzystuje zarówno naszych komentatorów czy dziennikarzy, jak i tych youtuberów, bo chcą trafić do obu grup docelowych. Dwa, Krzysiek Golonka, który ma i młodszą, i starszą grupę i bardzo naturalnym crossem tradycyjnego sportu ze sportem dla młodszych. Jak można to zrobić? To jest youtuber chyba piłkarski, nie? Tak.
Tak, Krzysiek Żołnierka ma jakby 1,2 chyba miliona subskrypcji, ale już jakby pomijając, czy subskrypcje są wymierne, ma po kilkaset tysięcy na każdym wideo, więc jest tam grupa. Tak, w Polsce. Więc znaczy my staramy się i mieliśmy dużo projektów, nie akurat nie pod marketing, ale w ogóle wierzymy w to, że aktywizacja dzieci do sportu i to jakby to nie zaniknie, jeżeli ten sport niewyczynowy, taki bierny będzie zawsze, to ja wierzę, że akurat sport nie spadnie do takiego poziomu, że nie będzie zainteresowania klientów. W NBA pamiętam, że akurat ratingi rok czy dwa temu były rekordowe, teraz im spadało i NBA zaczyna myśleć, jak urozmaicić rozrywkowo, bo to oni zawsze myślą w ten sposób, jak produkt zrobić dokładnie, ale też fajnie myśleli, jak przyciągnąć młodych, czyli dając jakieś części na przykład na Twittera, w mediach społecznościowych, pokazując konferencje, czy perspektywę jednego zawodnika, więc są takie ruchy już przez globalne organizacje tworzone. I ja wierzę, że dopóki jest ekspozycja już nawet w telewizji, milenialci może odpływają trochę od telewizji, ale dopóki ekspozycja jest szeroko w telewizji i w internecie, bo jest, Misja Futbol jest najlepiej oglądanym programem. To jest program gadających głów, publicystyczny, a oglądają od młodych... Napisałem ostatnio na Twitterze Michała Polaco z Misją Futbol, teraz przy jego transferze do wirtualnej Polski. Zakładam, że jeszcze nie można o tym mówić, więc czekam. Dziękuję, tak, ja ale no ten program, widzimy to, jak idziemy z Michałem porozmawiać z klientami, to zawsze ktoś nas zaczepi, że a mój chłopak ogląda w pracy i wszyscy się zbiegają, albo ja oglądam, albo coś tam, więc wierzę, że ten sport, nawet jeżeli ta grupa docelowa, mówimy, że może spadać teraz, to raczej sposób dotarcia się zmieni, niż to, że wierzę, że ten sport zaniknie. Znaczy nie ładowałbym się w ten biznes, gdybym nie wierzył w ten sport, ale tak, e-sport, absolutnie nie deprecjonujemy tego i wierzę, że tam jest przyszłość, tylko z kolei e-sport jest biznesowo raczkujący i oni szukają pól zahaczenia. Więc myślę, że to się zbiegnie prędzej niż później, te dwie ścieżki i to nie jest tak. Sportowcy też pamiętajmy, że i mają połączenie z tym światem. Ja ostatnio słyszałem o takim szalonym pomyśle, żeby rozgrywki sportowe łączyć właśnie z gamingiem, z grywalizacją, na przykład oglądając live mecz, niż głosowo zdejmi tego zawodnika. Ileś osób zagłosuje, no to trener musi zrobić zmianę, nie? Black Mirror, nie? Ale widzimy to, mamy teraz kampanię dla globalnej gry, która chciała ambasadorów sportowych i na każdy kraj po prostu znalazła tradycyjnych sportowców, którzy promują tą grę. My przeszukaliśmy naprawdę mocno rynek, żeby to byli goście, którzy faktycznie grają w tą grę. No i z tego co wiem, marka jest mocno z tego zadowolona, więc można to połączyć. Marek. Możemy gadać i gadać. Zaprosiliście niewłaściwą osobę. Zaprosiliśmy idealną osobę. Jeżeli chodzi o ograniczenie czasu. Zaprosiliśmy idealną osobę. Marek Buklarewicz, partner zarządzający Sport Brokers, był naszym, waszym gościem. Dzięki śliczne za twój czas. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.